Dzień dobry. Wraz ze mną wielkie osobowości polskiego teatru i filmu, pani Jadwiga Jankowska-Cieślak i pan Jan Peszek. Miło nas państwa powitać w Rzeszowie. I takie pytanie, jak się państwu podoba w naszym mieście, w naszym teatrze? Czy to są państwa pierwsze doświadczenia na rzeszowskiej scenie? Bardzo lubię to miasto. Nie jest to moja pierwsza wizyta tutaj, jak również na tej scenie już miałam dużą przyjemność występować razem z panem Janem. To było co prawda trochę inne przedstawienie, ale satysfakcja była równie wielka. Zobaczymy, jaka będzie dzisiaj z dzisiejszym spektaklem, ale myślę, że będzie dobrze. Mam miłe wrażenia ze spotkania z publicznością rzeszowską, a właśnie przed chwilą tutaj na próbę przybiegłem właściwie z rynku, który jest bardzo ładnie odświeżony i zawsze jak jestem w Rzeszowie, to po prostu biegniesz na rynek. Biegnę na rynek. Jest troszkę mniejszy niż w Krakowie, ale jest. To jest bardzo ważne, bo to jest zawsze serce miasta. Tak, spotykamy się dzisiaj podczas rzeszowskich spotkań karnawałowych, festiwalu, którego to zadaniem jest przede wszystkim bawić publiczność. Ale wiem też, że podczas spektaklu Kto nas odwiedzi, będzie się można także troszkę pobać. Trochę się może, postaram tak nie wiem czy serio można to traktować, ale spektakl w ogóle raczej nie jest serio, bo też taki charakter, ulubiony charakter wypowiedzi w teatrze ma reżyser Cezary Tomaszewski, ale myślę, że to nam szalenie odpowiada i taka mieszanka właśnie humoru bardzo specyficznego, odważnego powiedziałbym, z pewną nawet nostalgią. Ja jakoś się tutaj nie boję niczego w tym. Ale słuchaj, tam jest jeden element występuje takiej grozy. Lekkiej grozy. Chociaż muszę ci powiedzieć, zdarzało nam się, że groza pojawiała się w trakcie. Ale jakoś to inne żeśmy powody. Omijaliśmy ją slalom. Ale jakoś wychodziliśmy na prostą, mimo grozy. Co właśnie z tą nostalgią, bo ja czytając recenzje, które można znaleźć w internecie, przeczytałam, że jest to oczywiście farsa, która ma zadanie śmieszyć, ale jest to farsa na bardzo wysokim poziomie, która też posiada takie głębsze dno. Mój znajomy, który był gościem tego spektaklu w Warszawie, powiedział, że to jest szalenie przejmujący i smutny spektakl o bardzo smutnej historii ludzi. I to mnie absolutnie zaskoczyło. Po pierwsze, nie spodziewałem się po nim takiego braku poczucia humoru, a po drugie, nie zgadzam się z tą opinią. Ja uważam, że to jest wyłącznie śmieszny spektakl, czy raczej komiczna jest sytuacja, komiczny jest pomysł, komiczna jest okoliczność, w której to spotkanie między dwojgiem ludzi się odbywa. Oczywiście no, można przyjąć taką zasadę, że na pogrzebach bywa śmiesznie, na weselach czy ślubach smutno, prawda? Przejmująco smutno, ale ja osobiście szalenie lubię, ponieważ lubię się wygłupiać i szczęśliwie mam partnerkę wspaniałą, która znosi moje fanaberie. Natomiast myślę, że publiczność będzie się przede wszystkim bawić. Ale oczywiście każdy ma prawo do własnej wrażeń. Właśnie też chciałam zapytać o to, o współpracę pomiędzy państwem, bo przeczytałam, nie wiem, być może się mylą moje źródła, że spektakl Kto nas odwiedzi, to jest państwa drugie spotkanie na scenie w ogóle, co mnie zaskoczyło też bardzo. Zdarzają się takie kosmiczne kombinacje, przypadki. Pierwszy raz spotkaliśmy się, ale może ty jedziesz? Dobrze, to opowiem. Nie szkodzi. Ja się tylko i wyłącznie z tego powodu cieszę. Pierwsze spotkanie nam się udało odbyć na temat angielskiej współczesnej sztuki dotyczącej problemu ludzi starszych
opuszczonych, samotnych i sposobu radzenia sobie z taką sytuacją. I to był spektakl irlandzki. Tak, autorka irlandzka była na premierze, bardzo była zachwycona, a spektakl się nazywał Błogie dni. Błogie dni. I to był taki nostalgiczny, smutny, duszościpacylny spektakl. Po czym nastąpiła propozycja ze strony pani Krysi Jandy, żeby pan Jan wystąpił właśnie w tym tekście, a tekst jest naprawdę śmieszny. I pan Jan zaprosił mnie do współpracy. Z czego? Z wielką przyjemnością. Jakoś byliśmy obydwoje przekonani, że bardzo szybko nastąpi trzecie spotkanie. Tak jest. Z rozpędu, ale tak się nie stało. Ale wszystko przed nami. Wszystko przed państwem. Tak. To jest też ten spektakl, jest oparty na takiej bardzo krótkiej etiudzie filmowej, która bije wszelkie rekordy powodzenia, oglądalności w Niemczech. I ona jest puszczona na Boże Narodzenie, czy na Nowy Rok, na Sylwestra, co roku. I po prostu jakaś rekordy oglądalności. Ona trwa 17 minut. Nasz spektakl godziny 15, więc ani my siebie, ani publiczności nie zdążymy zanudzić. I polecamy, bo na YouTubie chodzi ten film i można go obejrzeć. I wokół tego pomysłu pan Sawin napisał tę sztukę. Dobrze, to ja może jeszcze zadam takie trochę naiwne pytanie, ale bardzo chcę je zadać. Czy osoby z państwa doświadczeniem odczuwają jeszcze tremę przed występem? Zawsze. Czyli tak? Ty się podnerwujesz? Ja to nazywam podnieceniem, ekscytacją. No, kiedyś byłem takim amatorskim sportowcem i pamiętam, jak byłem sprinterem między innymi i pamiętam rodzaj podniecenia, kiedy w blokach się kucało i czekało na strzał startera, a później finiszowało przed metą i to taki wybuch adrenaliny. I dość szybko zrozumiałem, że to się opłaca. I ty na pewno też przeżywasz rodzaj ekscytacji, no, tylko przez skromność mówisz, że masz tremę. Bo tremę ja uważam jest czymś takim... Ja bardzo lubię tremę. Ja bym nie mogłabym uprawiać zawodu, gdybym nie miała tejże tremy. Bo to właśnie sprawia, że wywołuje to we mnie masę ekscytacji. Serio. Nie, ja niby tak sobie takie śmiechy, ale nie, tak jest w istocie.